Świąteczny nastrój i atmosfera już na dobre zagościła w Nyskim Bastionie Świętej Jadwigi. W ubiegłą sobotę kupcy rozstawili swoje kramiki, w których mieszkańcy Nysy i okolic znaleźć mogli świąteczne ozdoby i smakołyki. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Śmiało można powiedzieć, że tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy w Bastionie Świętej Jadwigi wypadł dużo bardziej okazale od tego sprzed roku. W Nyskim Zabytku tłumnie pojawiły się całe rodziny. Świeczki kupiliśmy z wosku i dla dzieci baloniki, ale bardzo fajnie tutaj, przyjemnie. Ozdoby świąteczne do domu, na święta ewentualnie jakieś upominki. Coś konkretniejszego takiego pani szuka? Nie, nie, nie. Na razie oglądamy, coś szukamy, zobaczymy co będzie. Co nam wpadnie w oko, tak jest. Za tydzień będzie okazja, że je kupisz, bo dzisiaj tylko takie rozpoznanie? Nie, nie, kupimy na pewno dzisiaj już. Tylko jeszcze rozglądamy się, chcemy obejść wszystkie stoiska i dopiero coś wybierzemy. A było co oglądać i w czym przebierać, bo na kupieckich stoiskach można było dostać wszystko, co na święta się przyda. Na przykład tradycyjne wędliny na wigilijny stół. Najbardziej szyneczkę tradycyjną, feklowaną na sucho, dojrzewającą 4 tygodnie, bądź odpowiednik tej, tylko że bardziej wilgotna, szynka swojska, jak najbardziej kiełbaska wiejska na soli z zielonym oczkiem, co wskazuje na to, że jest to kiełbasa robiona metodą tradycyjną. Smakołyki na wigilijny stół sprzedawał też młyn z Niwnicy. U nas domowe wypieki, pierniki, serniki, wcześniej był królewiec, jeszcze makowiec, no i uszka domowej roboty spod grzybków z odrobiną kapusty kiszonej. A zapachem o świątecznej atmosferze przypominało także stoisko z ozdobnymi, pachnącymi świecami. Święta to zawsze cynamon. Pieczone jabłko, cynamon. Tak. A na taki romantyczny wieczór jako najlepiej? Na romantyczny wieczór o zapachu granatu. Bardzo chodliwy, tak. I bardzo się podoba i najbardziej schodzi właśnie. Dobrze ponoć schodziły też miody, nieodzowny składnik wielu świątecznych potraw. Przede wszystkim makowiec, kutia, do owoców suszonych na kompot. To właśnie nie cukrem, ani niczym, tylko właśnie miodem. Miodem także najlepiej doprawić grzane wino. Trzeba mieć bardzo dobre, jakościowe wino, czerwone. Podgrzewać je, absolutnie nie zagotować i przygotować taki właśnie zaczyn na bazie właśnie miodu, wszystkich przypraw, potem to wlać i razem jeszcze podgrzewać. Na jarmarku można było nabyć również wyroby rękodzielnicze. Malowane bombeczki, mamy własnoręcznie robione stroiki, wszystko pod świąteczny nastrój. Tutaj choineczki, nowy trend na drzwi, oprócz tradycyjnych wianków. Nie zabrakło także fantazyjnych ozdób wykonanych przez wyjątkowych rękodzielników, uczniów zespołu placówek specjalnych w Nysie. Do tej pracy przygotowujemy się już od jesieni, bo jak widać dzieci, młodzież zbiera szyszki, buczynę, orzechy, mech i potem nadajemy temu kształt. Robimy wieńce, szopki, bombki, nawet z szyszek potrafimy zrobić takie cudeńko do postawienia na stole. Choinka w złocie i czerwieni. Proszę zwrócić uwagę na te serduszka, pewnie nikt nie wpadł na pomysł, żeby zalać gipsem kalendarz adwentowy, jaki dostają dzieci. Dzieci zjadają czekoladki, a potem można wypełnić puste przestrzenie i są takie oto cudeńka. A trzeba przyznać, że praca wielu z nich wymagała ogromnego wysiłku, jak w przypadku Pawła, który własnoręcznie przyozdobił cekinami bombkę. A
Jarmark swoją obecnością zaszczycił również Święty Mikołaj. Jak mówi, ten rok był dla niego wyjątkowo pracowity. Dużo prezentów, bo dzieci są mi ogólnie bardzo, bardzo takie spokojne, grzecznie, nie rozrabiają. Do Świętego Mikołaja i jego pomocników lgnęły także zewsząd dzieci. Pomocnicy o tam właśnie na placu pomagają dzieciom imprezy organizować, także tak to bywa. Oni są tam, ja jestem tu. Przygotowaliśmy tutaj pokazy ogromnych baniek mydlanych, ale także co jakiś czas robimy pokazy baniek mydlanych podświetlanych na stole. Coś, czego tutaj jeszcze wcześniej w Nysie myślę, że nie było. Ale też mamy dla dzieciaków troszeczkę pokazów żonglerskich. Każdy może wziąć piłeczki, obręcze, maczugi i nauczyć się paru ciekawych, prostych trików. Myślę, że zabawy po prostu wystarczy dla każdego. Były również jasełka i wiele innych atrakcji. Ci, którzy na jarmarku nie byli w ubiegłą niedzielę, zaległości mogą nadrobić w nadchodzącą. 21 grudnia jarmark bożonarodzeniowy z powrotem zawita do Bastionu Świętej Jadwigi. Rozpocznie się o godzinie 10:00.